3000 łap i lecimy z kolejnym jakimś meczem o kozacką kartę. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz z okazji świąt do każdego zamówienia na co najmniej 50 tysięcy monet dostaniecie specjalny prezent. Do zgarnięcia darmowe monety, karty specjalne i kody rabatowe. Polecam. Kiedy ostatni raz grałem o Ronaldo, powiedziałem coś takiego. 4000 łapek w górę pod tym filmem i zagram mecz o Ronaldo w jakimś trudniejszym trybie. I jako, że słuchajcie, słowa dotrzymuję, to dzisiaj zagramy sobie rewanż o Cristiano Ronaldo właśnie. O tego samego Ronaldo, o tą samą dokładnie kartę, o którą grałem ostatnio, bo obiecałem wam, że jeżeli dobijecie 4000 łapek, no to zmusicie mnie do zagrania znowu o tego zawodnika i dzisiaj właśnie to się stanie. Jeśli przegram standardowo, karta, o którą gram, idzie na quick sell i stracę ponad 2 miliony monet. Pod ostatnim filmem w ogóle rozwaliliście totalnie system, 6000 łapek w górę pod pierwszym spotkaniem o Cristiano Ronaldo. Także dzisiaj dobijcie chociaż połowę z tego. 3000 łap i lecimy z kolejnym jakimś meczem o kozacką kartę. Propozycje, o jaką kartę mam zagrać w następnym meczu, piszcie w komentarzu. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić znowu kolejnych takich filmów, kolejnych takich meczów o kozackie karty, streamów z fag openingami itd., itd. No a my skład wokół Ronaldo wybudujemy sobie w prosty sposób. Otworzę dwie paczki po 30 tysięcy, z nich skleję 11, no i zobaczymy, co z tego będzie. A więc dobrze, trzymajmy kciuki, żeby wypadło coś dobrego, żeby do tego Ronaldo można było dołożyć jakichś fajnych zawodników i żeby oni się po prostu zgrywali. Także lecimy, pierwsza paczka za 30 tysięcy monet i trzymajmy kciuki, żeby tutaj był ktoś dobry. No jest walkout! Świetnie, po prostu cudownie, więc wiadomo, że Ronaldo będzie miał już z kim grać, będzie miał jakiegoś partnera do gry i to jest Belgia, środkowy obrońca, no... Partnera to może Ronaldo nie będzie miał, bo to jest Vertonghen, czyli zawodnik, który raczej będzie grał w defensywie. Ale to jest naprawdę dobry traf, dobra karta. No i zobaczmy, czy ktoś jeszcze będzie. Ktoś może tam z przodu z Ligi Włoskiej. No, jest Defrel z Ligi Włoskiej, faktycznie, ale szału to generalnie nie ma. Ale okej, okay, jest walkout w pierwszej paczce, więc spoko. A teraz zobaczmy, co będzie w drugiej, bo ta druga paczka też może tutaj troszeczkę namieszać jeszcze u nas w 11. Zobaczmy, drugi walkout to już było za dużo, zakładam, no właśnie tak. Ale, kurde, no... Ktoś fajny chociaż, no ekranów nie ma, więc będzie ciężko, ale to jest Mandzukic, nie, to nie jest Mandzukic, Mandzukic ma przecież ekrany, a to jest Kramaric. Także oto zgranie dla Ronaldo chyba z przodu może być ciężko, chociaż nie przekreślajmy, więc zobaczymy jak będzie. Rudiger, Ake, no dobra, no dobra, weźmy to i zobaczmy co uda się z tego złożyć. No i okej, słuchajcie, tak przedstawia się 11 złożona z tych dwóch paczek, które otworzyliśmy, no i co ja mogę powiedzieć? Najważniejsze jest to, że Ronaldo jest no prawie na pełnym zgraniu, ma go 9, no więc tyle co był na pełnym. No i ogólnie napad jest przyzwoity, jest tutaj Defrel, lewonożny, jest tutaj Ronaldo, który powinien zabijać i mam nadzieję, że tak będzie. No reszta składu jest taka sobie, ta obrona w sumie, ta obrona jest całkiem niezła i to jest pocieszające, że to wszystko wygląda tutaj z tyłu tak jak wygląda. Rudiger, Vertonghen, Ake czy też Eik, jak kto woli. Także mamy naprawdę dobrych zawodników, Begovic na bramce też nie jest zły, po prostu lećmy wygrać. No i okej, słuchajcie, jako że w poprzednim meczu Ronaldo pisaliście, że jest za łatwo i tak dalej, no to dzisiaj zagramy sobie Division Rivals oczywiście, mecze kwalifikacyjne mam, no bo jeszcze rangi tutaj nie mam wbitej, ale i tak te mecze kwalifikacyjne w Division Rivals będą dużo trudniejsze niż te po prostu mecze towarzyskie online. No i 11 przeciwnika jest dobra, no jest na pewno lepsza od naszej, jest solidna, myślę, że to jest dobry rywal, z którym mogę się dzisiaj zmierzyć, po prostu dobra ocena składu 183, na pewno lepsza 11 niż nasza i to dużo, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że tego Ronaldo dzisiaj nie będę musiał pikselować, no bo to by była dość duża tragedia. Ale się teraz gorąco zrobiło, prawie bym stracił piłkę Begoviciem w najgłupszy możliwy sposób, jaki chyba istnieje. Ale dobra, jesteśmy już na drugiej stronie boiska, można powiedzieć, więc skupmy się na tym, co tutaj się dzieje. W tym momencie piłka właśnie jest grana do Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo strzał i to jest gol! No i ewidentnie Portugalczyk w tym momencie pokazał, że on nie chce być pikselowany. Po raz kolejny zresztą. Już w pierwszym odcinku, kiedy grałem, Ronaldo udowodnił, że jest zawodnikiem, który powinien zostać w składzie i teraz pokazuje to ponownie. No świetnie, 1-0 i prowadzimy. I lecimy, kolejna akcja, teraz dobra piłka do naszego zawodnika. Ten strzela i to jest gol po fatalnym zachowaniu Handanowicza. No w tej akcji mieliśmy bardzo dużo szczęścia. No ale jest bramka i to się liczy. Wygrywamy 2-0 w 21 minucie. No spokojnie po prostu, nie ma się co tutaj denerwować. Nie wiem, co zrobił Handanowicz, nie wiem, co zrobił przeciwnik tym bramkarzem, ale... To nie jest nasz problem. My wygrałem 2-0, Ronaldo jest coraz bliżej zostania w zespole, zresztą już po raz drugi. No i oby tak dalej, spokojnie sobie grajmy i będzie dobrze.
Ojoj, teraz piłka do Callejona. Broni Begowicz uratował nas, a teraz jeszcze Belotti. Dobra, nic z tego nie wyszło, ale mogło być groźnie. De Frel. Znowu piłka do Kouame. Kouame, tym razem może wrzućmy na Ronaldo. Jest dośrodkowany, jest strzał i to jest 3-0. Dziękuję bardzo. Cristiano Ronaldo. Wcześniej lewą nogą, teraz głową. No i została jeszcze prawa noga w tym meczu, a będzie po prostu idealny hat-trick. Dobra, piłka do Ronaldo i teraz ta prawa noga. Ronaldo i to jest gol. No piękny hat-trick Portugalczyka. Co tu dużo mówić? Strzela jak z armaty Portugalczyk. Strzela jak z armaty, no. Oj, oj, dośrodkowanie i to jest gol. Wow, bramka, której zupełnie się nie spodziewałem, właśnie została mi strzelona. Tak się rozluźniłem, nawet już nie myślałem o tym, żeby się jakoś skupiać w tym meczu. No trochę zapewne się poczułem i mamy 4-1. No, no ale trudno. Oj, 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 teraz De Rossi. To jest 4-2, kurde. No zaczynam już usypiać przy tym meczu, po prostu, bo się już poczułem tak pewnie, a to nie jest dobre, bo jak widzicie, gość zaczyna mi strzelać bramki. Więc dobra, trzeba się obudzić, strzelić piątą bramkę, najlepiej po prostu już do końca na spokojnie sobie grać, w skupieniu przede wszystkim, bo to jest ważne. Okej, okay, idzie dobra akcja, może coś z tego będzie. Piłka do Ronaldo. Ronaldo wyprzedził wszystkich, ale strzelił prosto w Handanowicza, no kurde. De Frel do Ronaldo z powrotem, ten strzela, ale broni Handanowicz. No kurde, trudną pozycję do strzału miał Ronaldo, więc nie ma co się dziwić, że to nie wpadło, ale okej, okay, mamy rzut rożny. To jest rzutka, jest strzał i nie ma bramki, wow, tym razem nam się poszczęściło. I dobra, bo gościu naprawdę gra lepiej w tej drugiej połowie, naprawdę się obudził i naprawdę się spiął i to jest niebezpieczne, bo tu już mogło być 4-3, a taki wynik no to już nie jest nic przyjemnego, bo gość naprawdę spiął majty. Kurde, robi się nieciekawie. Dziowinko, wrzutka! I czemu Begowicz tego od razu nie łapał, to ja nie wiem, ale dobra. Ostatecznie piłka jest w jego rękach. Cristiano Ronaldo. Ronaldo wygrywa ten pojedynek na dużym szczęściu z obrońcą przeciwnika. Ronaldo. Ronaldo i broni Handanowicz. Kurde! Kurde, kurde! Florencji, jest piłka w pole karne. Jest strzał i obok bramki, na szczęście. Po raz kolejny dla nas. Przeciwnik się myli. Kurde, ta druga połowa no zdecydowanie ze wskazaniem na niego. Jakieś tam okazje też sobie stworzyłem, ale nie oszukujmy się. Gość w tej drugiej połowie jest po prostu lepszy. Nadal mamy jednak futbolówkę przy nodze. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, dobrze, dobrze to wygląda. Ronaldo, świetnie. O, bardzo ładnie o to chodzi. Objechał kolejnego, strzelił i nie ma bramki. Ajajaj, szkoda. To by był taki mały skill run. Gdyby to wpadło, byłoby pięknie. Ale nie wpadło i nie jest pięknie. Cristiano Ronaldo, no to może udowodnijmy temu gościowi, że kurde, jesteśmy lepsi, jeszcze na końcu strzelimy mu jedną bramkę. No nie strzelimy, bo nam odebrał piłkę, ale to jest koniec! 3 bramki, no samo siebie dzisiaj zawalczył bardzo dobrze. No i okej, moi drodzy, Cristiano Ronaldo zostaje z nami i za pierwszym razem udało mi się go obronić i za drugim razem udało mi się go obronić. No dobra, to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobał taki film, zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie subskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów, no i w komentarzu napiszcie, o kogo kolejne takie spotkanie mamy grać. Dzisiaj udało się zwyciężyć. Mam nadzieję, że tak będzie też następnym razem. No i to było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, na razie. Piona, cześć!